Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara, a to jest, moi drodzy, coś, co było bardzo często na live'ikach, ale chyba nigdy nie nagrywałem odcinka z 60 Seconds, ale dzisiaj wyjątkowy 60 Seconds, ponieważ do bunkra uda się Freddy razem z innymi animatronikami. Połączenie FNAF-a i 60 Seconds. W bunkrze schowa się Freddy, Chica, Foxy i Bonnie. Kto ma zbierać przedmioty i żywność do naszego bunkru? Albo Foxy, albo Freddy. Dobra, lecimy z Foxym. Mamy też poziom trudności. Trudny, łatwy, normalny. Dobra, lecimy sobie z trudnym. Nie ma co iść na łatwiznę. Animatroniki będą miały ciężko, ale damy radę. Przetrwamy nimi. Ktoś nas uratuje. Dobra, pycy. Mamy... Powiedzmy, że Foxy'ego tutaj. Dobra, mamy jakiś poradnik, jakieś rzeczy, woda, kutka. Kutka nam się bardzo przyda, więc wydupiamy. Mamy tutaj Chicę. Mamy również Boniego i wodę. Pizzy. Dobra, tam jest więcej przedmiotów. Olej, dobra. Radio. O nie, nie mam miejsca. Dobra. Lecimy po Freddy'ego. Freddy, pycy, dobra, tutaj widziałem radiko, mamy... O, to nie jest woda, to jest prunt, dobra, prunt zbieramy. Powiem wam, że trochę kiepsko. Mamy jeszcze to, mamy więc... Oj, nie zdążę, dobra, zdążyłem. Powiedzmy, że mogłoby być lepiej. Nie zebrałem aż tak dużo rzeczy, jakbym chciał zebrać, ale jest cała rodzinka, tutaj animatroników. W walizce może być też tak, że będą jakieś przedmioty. Mamy dzień pierwszy i są faktycznie! Mamy Chica, Bonnie, Freddy. Freddy, co tak patrzysz? Freddy nie wie, co się dzieje. I Foxy. Foxy jest niewzruszony. Dobra, my się pysie. Mamy tutaj, o, Five Nights at Freddy Security Book. Mamy olej i coś, co będzie dodawało nam energii. Z pewnością. Dobra, mogłoby być gorzej. Nie mamy mapy, więc to trochę kiepsko. Z tego, co widziałem, to w tym modzie mapa też jest fajnie zmieniona. Więc mam nadzieję, że w którejś z ekspedycji coś dostaniemy. Zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. Udało nam się. Tak, jesteśmy tutaj. Super. W życiu nie widzieliśmy lepiej wyposażonego schronu. No, mogłoby być lepiej. Dzisiaj nic nie chcecie, nie? Szkoda, że tutaj nazwy nie są zmienione, bo widzimy, że Tedzik jest Dolores, więc nazwy z normalnego 60 Seconds. No, ale dobra. Nic nie chcecie pierwszego dnia. Dzień drugi! Jak tam miny? Wszystko dobrze? Zadowoleni? Tak, to się cieszę. Jakby to powiedział Monokumiś, kolejny przepiękny dzień. Idziemy na ekspedycję. Tak, wyślemy widzowie Chicę. Chica będzie wydupiać. Co to? Moglibyśmy przysiąść, że do tej... Że tej spory kałuży wody wcześniej tam nie było. Okej, stracilibyśmy wszystkie te przedmioty oprócz jednego. Z racji tego, że mam tylko radio z tych trzech, więc ratuję radio. Pozostałych przedmiotów nie mam, więc spoko. Dobra. I już bunkier zalany, świetnie. Dobry początek, my się pysie. Ja mam wrażenie, że miałem dwie puszki oleju. A dobra, ty, Foxy, chyba mi zasłaniasz olej. Dobra, bo tu, tak, są dwie puszki, dobra. A coś chcecie już? Pragnienie, nie, tak? Pragnienie, 3 dni bez tej energii, będzie dobrze, Chica wydupia. Weź sobie walizkę, nie pamiętam, czy coś to dawało, ale wydaje mi się, że jak bierze się walizkę, to później można wrócić z większą ilością przedmiotów. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Pycy, dobra, odwodnienie, więc dzisiaj wszyscy dostajecie tutaj ten napój energetyczny, nazwijmy go w ten sposób. Dobra, czego byśmy nie dali, by znów cieszyć się wschodami słońca. Spokojnie możecie, nie, uchylić nie możecie sobie drzwi. Możecie spojrzeć na światło, pa. Jak sobie zasłonisz tak ręką i będziesz powolutku odsłaniać, możesz sobie wmówić, że to zachód, znaczy wschód słońca. Dobra, ktoś do nas pukał, ktoś coś chce? Ktoś chce karty, podkradź się nieznany mężczyzna. Nie mam kart, więc wydupiaj, mysiu pysiu. Nie jesteście głodni, nie chcecie oleju, więc supcio. Co tam, Freddy? Wszystko dobrze? Freddy dalej jest zaskoczony. 6 dni chyba minęło. 6 dzień mija, a Freddy nie zmienił wyrazu twarzy. Właściwie żaden z was nie zmienił wyrazu twarzy. Czy wszystko jest z wami ok? Jesteście w bunkrze jak coś. Dobra, czy chcecie teraz oleju? Nie chcecie oleju, 6 dni bez oleju. No dobrze, dobrze, ja się cieszę. Czy coś tutaj? W radiu wspominają o tym, że wojsko zrzuca samolotów zapasy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio, bo nie mam tego maski. Ale miejmy nadzieję, że Chica wróci tutaj z maską.
Cika, wróć. I z mapą, bo chcę zobaczyć mapę zmienioną. Dobra, czy coś? Pragnienie głód, dobra, zaczynają coraz więcej chcieć, ale nic dzisiaj nie dostaniecie. Mamy radio, więc radio możemy sobie użyć, a co w ogóle chcecie? Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłkach w tym małym, żałosnym bunkrze. Przepraszam bardzo, piękny bunkier. Albo możemy zacząć snuć plan o wydostaniu się stąd, okej. No dobra. Użyjcie radia, bylebyście go nie zepsuli. Jak go zepsujecie, to debilami jesteście. Dobra, nie zepsuliście radia, więc się bardzo cieszę. Chyba Cika umarła. Chyba Cika nam umarła. To tak średnio bym powiedział. Odwodnienie, dobra. Wszyscy jesteście spragnieni. Ej, Cika, wróć. Niech to nie będzie tak. Nasza ulubiona stacja radiowa przestała nadawać. Próbowaliśmy innych częstotliwości. Może powinniśmy podupać trochę przy radiu. Dobra. Nie. Może niech nie dłubią. Nie, niech nie dłubią. Zaraz tak podłubią, że zepsują. Więc niech... O, dobra. Dźwięk otwieranych drzwi i jest Cika. Cika jest taka trochę zmarnowana. Wygłodzenie. Głodna jesteś, Cika. Dobra, to dostaniesz olej. Widzę, że tutaj wodę przyniosłaś. I w sumie poza tą wodą ciula więcej przyniosłaś. A, olej jeszcze przyniosłaś. Okej. Znaczy, napój energetyczny. A, strzelbę. Ale gdzie kuźwa ten? Mapa. Mapę chciałem. Dobra, co my tutaj mamy? Good, to tylko Cika jest teraz taka głodna, dobra. To Cika dostanie, masz, i Boniego zaraz wyślemy. Boni wydupia na ekspedycję. Przeżycie pod ziemią to nie bułka z masłem? Dacie radę, wszystko będzie dobrze. Postaram się doprowadzić do końca wszystkich, dobra, nie uda się wszystkich doprowadzić, ale jak największą ilość osób. Dobra. Cika, Foxy, ktoś chce? Cika jest zmęczona, Cika, rozchmuć się, wszystko będzie dobrze. Bonnie leci z walizką, dostałaś wcześniej olej, no, będzie... Ej, co się stało z Freddym? Freddy zachorował! Ej, Freddy wygląda jakby tutaj płakał! Freddy, wszystko będzie dobrze! Spokojnie, Freddy. Dobra, ale jest wygłodzony, tak? Wygłodzenie. Dobra, Freddy, nie mam apteczki, nie mam tutaj zestawu naprawczego, więc się nie naprawię. O, właśnie, tutaj jest taki zestaw ala naprawczy, więc dostaniesz tylko olej i to chyba wszystko. Będzie dobrze, Freddy. W nocy słyszeliśmy jakieś podejrzane szuranie dochodzące z zewnątrz, gdy rano wyjrzeliśmy za drzwi, leżąca na ziemi skórzana walizka. Nie otwieramy, tutaj pyta się nas... Giereczka, czy chcemy otworzyć tę walizkę przy najtrudniejszym poziomie trudności? Bardzo często jest gówno w sumie, albo może wybuchnąć ta walizka, albo coś, może nas zabić, lepiej tego nie róbmy. Dobra, odwodnieni wszyscy jesteście, więc dostaniecie napój energetyczny. Kurczę, Freddy'ego bym naprawił, ale Bonnie nie wraca, Bonnie przyniósł coś. Powoli kończy nam się cierpliwość i postanowiliśmy rzucić okiem na zewnątrz, by sprawdzić, czy w okolicy coś się święci. Już mieliśmy przekroczyć próg, gdy nagle w ciemności błysnęła para zwierzęcych ślepi. Dobra, tutaj nic nie użyję. To jest chyba event z psem, ale nie mam latarki, więc nie użyję latarki. No, a nie będę strzelał do pyseła. Okej. Co dalej mamy? Pycy. Zestawu naprawczego no dalej nie mam. Bonnie nie wrócił. Wy jesteście głodni, ale macie wystarczająco oleju, żeby przetrwać. Małe rzeczy cieszą najbardziej, mogą poprawić samopoczucie. Tutaj w najgorszej sytuacji logiczne więc, że... I ten Cika. Bardzo się podekscytowała, gdy znalazła w schronie jakieś nasionka. Myśli, że... O, tak. Dobra, urządź sobie ogródek. I teraz będzie rosła jakaś roślinka, nie? Tak, o, patrzcie. Zasialiśmy, widzowie, roślinkę. I zużyliśmy jedną, ten napój energetyczny. Ale mamy roślinkę. Dobra, co dalej? Wszystko w porządku. Poza płaczącym Freddym. Pycy. Czy Bonnie wróci? Bonnie wróć! 15 dzień, a Bonnie nie wraca! Bonnie wróć! Dobra, ale nie ma tutaj wzmianki o tym, że Bonnie zdechł, co jest spoko. Cika chce oleju, masz olej, Cika. Tutaj co? Gdy Cika wróciła z poprzedniej ekspedycji, nie podzieliła się z nami informacją. Nie, dobra.
Musimy pomóc, siekierą musimy pomóc. Mogę zużyć siekierę. Dobra, zużyję siekierę. Bo wtedy chyba nie zachoruję. Gdybym... Okej, okay, Bonnie przyniósł jedno wielkie nic. Również. Zmęczony jest Bonnie. Ej, bo Freddy nam umiera. On jest coraz bardziej zmarnowany i chory. Freddy, wszystko w porządku? Aż ucięło ci kawałek ryja. Freddy. Dobra, trzeba coś zrobić z Freddym. O, mamy 3 napoje energetyczne, 2 oleje, ale kurde, 0 itemków. To jest słabe. No dobra, co tutaj chcecie? Odwodnieni? Odwodnieni są wszyscy. No dobra, to napoje energetyczne dla wszystkich z wyjątkiem Boniego. I na ekspedycję. Tutaj to może sobie iść nawet Chica. Chica, weź wydupiaj. Ale musimy się przygotować na kolejną wyprawę. I teraz chyba Foxiego wyślemy. No, pizzy, pizzy, pizzy. Coś chcecie? Misie, pisie. Żreć chcecie. I to tak bardzo. Macie olej. Oprócz Chiki. Chica nie dostaje oleju. Dobra, tutaj lecimy z kolejną ekspedycją i wyślemy w tym momencie wojsko. Zajebiście, że nie mam kart, więc... Więc mnie nie ocali na razie. Kurde, nie miałem kart, nie? Przez chwilę miałem wrażenie, że miałem, ale je jakoś straciliśmy, ale nie, chyba ich nie miałem w ogóle. Dobra, Bonnie zachorował. Bonnie, spokojnie, będzie dobrze. Możecie osa... Nie, dobra, Bonnie jest... Mam wrażenie, że Bonnie i Chica na pewno nie przetrwają. A Freddy też troszkę na takim wykończeniu jest. Dobra, wszystko w twoich rękach, Foxy. Lecisz na ekspedycję. Wszystko zostawiamy w twoich rękach. Wszystko zależy od tego, co przyniesiesz, misiu pysiu. Proszę, uratuj bunkier pizzerii. Dobra, pizzy, pizzy, pizzy. Coś chcecie? Nic nie chcecie? Co się cieszę? Bonnie? Bonnie chce pić. Więc Bonnie dostanie pić. I mamy też informacje jakieś ze świata. Tak, tak, posłuchajcie sobie radia, co macie robić. No. Pizzy, pizzy, pizzy. O! Rośnie! Patrzcie! Jakaś bulwa fioletowa. Zajebiście. Ja wiem, że teraz byście, kurde, wlezli na zewnątrz i postraszyli ludzi, ale nie, 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 nie. Będziecie się kisić w tym bunkrze. Dobra, chcecie napoje energetyczne. Pir, 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 pir. Ty i ty. Okej? Okay. Rośliny są zazwyczaj zielone. Chyba nic w tym dziwnego, że roślina, którą hoduje Chica, jest trochę świecąca. Wygląda to na zdrowy, zielony blask. Okej? Okay. Czy powinniśmy je zebrać? Nie, nie zbierajmy jej. Niech rośnie, niech kwitnie tam dalej. No. Kurwa, zdechła. Co to? Czy normalne rośliny tak wyglądają? Nie wiem, mam wrażenie, że zdechła. No dobra, zobaczymy, co dalej z tą roślinką będzie. Nie wiem, coś się dzieje nie tak z tą roślinką. Chica, co ty kombinowałaś? Wycieńczenie. Wycieńczenie wskazuje na coś bardzo złego i wskazuje na zbliżającą się śmierć, widzowie. Niedobrze. Niedobrze. Dzień 22 i wróciła Foxy z latarką, z większą ilością przedmiotów i też chyba chora. Więcej napoi energetycznych. Walizkę też mamy. No, siekierę też mamy. Fajnie, fajnie, ale ja chciałem mapę zobaczyć. No dobra, czy coś chcecie? Nic nie chcecie. No dobra. Kurde, wszyscy wymagają tego zestawu naprawczego. Niedobrze. Wyślemy Boniego jeszcze. Natknęliśmy się na zdemolowany obóz bandytów. Dobra, czy powinniśmy wpuścić go do środka? Wow. Dobra. Wpuśćmy kota. Okej. Okay. Siema, Kiciuch. Czy Kiciuch będzie inaczej wyglądał? Nie, Szarikow wygląda tak jak dawniej. No dobra, to mamy Kiciucha jeszcze w bunkrze, widzowie. Co dalej? Pycy, pycy, pycy. Jest bardzo źle. Wygłodzenie, wygłodzenie, odwodnienie. Dobra, dobra, dobra. Czyli tak. Olej, olej. Napój. I... Bonnie, lecisz teraz po mapę. Albo dobra, teraz wyślemy, albo dobra, wyślemy z przedmiotem. Masz tę walizkę. Lecisz po mapę, proszę zbierz mapę. Mapę, a i zestaw naprawczy, a i karty. A właściwie to wszystko, wszystko co tylko się da przynieść. Dobra. Co dalej?
Pragnienie, głód, choroba, zmęczenie. Głód, odwodnienie. Odwodnienie. Do, ojojojoj, chika. Co ty tak wszystkiego chcesz? Dobra, ale mamy dużo, dużo. Zapasów mamy bardzo dużo, my się pysie. No, gorzej jest z przedmiota. Ej, Freddy zdechł. Patrzcie, kabeliki mu wyszły. Teraz, jeśli... Ej, co jest z tym kotem? Dlaczego Kiciuch ma... Tego nie ma w normalnej wersji, nie? Kiciuchowi nie świeci się chyba tak oko. Mamy robotycznego Kiciucha, natomiast my się pysie... napiszcie Papa Freddy. Wszyscy, jeśli dotrwaliście do tego momentu w odcineczku, to napiszcie Papa Freddy. Ej, myślałem, że przejdę to. Myślałem, że tak na odcinku tak ładnie się uda, no ale... To ma do tego ten najtrudniejszy poziom trudności. Dobra, Ty, Foxy. Tak. Odratujecie. Napojem energetycznym. Tutaj lecimy z poradnikiem. Ej, ale Cika się świetnie trzyma. Ona nie jest ani chora, ani nic. Dobra. Potrzebujemy ten zestaw naprawczy. Więc wszystko w rękach Boniego. Ale Boni prawdopodobnie nie wróci. Co? Mężczyzna przyszedł i chce parę sztuk porządnej amunicji. Mogę mu dać warcaby, ale nie tego chcę. Amunicji nie mam, więc nie dostanie. Potrzebuję zestawu naprawczego. Bardzo proszę. No. Co dalej? Nie mam kart. To zarąbiście. To zarąbiście. Nie uratują nas, bo nie mam tych pieprzonych kart. Ej, a ta roślinka to... Oj, ej, Boni wrócił. I gówno przyniósł. Nienawidzę cię, Boni. No dlaczego tak... Ty kurw! Napoje przyniósł! No... Gdzie ja mam to wsadzać? Nie potrzebujemy więcej żywności. Ile tego jest? Zestaw naprawdę. Chica teraz będzie wydłupiać. A, dobra, bo może coś chcecie. Ej, Boni się zepsuł trochę. Choroba, zmęczenie, strudzenie. Popsuty trochę jesteś. Dobra. Odwodnienie... No dobra, to Chica dostanie pitku. Nie. Dobra, Chica. Dostaniesz. I co? Próbując pogłaskać tego małego szatana, znaleźliśmy kawałek papieru. Okej, czy powinniśmy tam iść? Powinniśmy, idziemy. Gdzie nas zaprowadzi Kiciuch? Zobaczmy. Kiciuch odszedł gdzieś. Ciekawe, co z tą roślinką dalej. Czy ona wróci? Czy ona będzie rosnąć? Czy ona już zdechła? Mogłem to zebrać w sumie. Dobra, jak się czujemy dzisiaj? Dzisiaj czujemy się... Widzę, że średnio. A Freddy najgorzej się czuje. Dobra. Foxy chce wszystkiego, więc Foxy dostanie wszystko. Chica idzie na ekspedycję. Chica, teraz wszystko w twoich rękach. Jest już tyle... Ej! Co się stało? Boni! Coś mu nie dałem? Miał do wyboru głód albo próbę przetrwania. Kurwa, zapomniałem dać jeść Boniemu! Miałem wrażenie, że nie jest wygłodzony. Przepraszam, Boni. Zagłodziłem Boniego i odszedł. Przepraszam. Dobra, widzowie, teraz jeśli dotrwaliście do tego momentu, to nie wiem, napiszcie smacznego Boni. O, smacznego Boni. Pewnie poszedł szukać jedzenia, właśnie tak jak było napisane na własną rękę. Może coś znalazł, więc życzmy mu wszyscy smacznego. Mógłbyś się wstrzymać. Na przykład mógłbyś zacząć krzyczeć, teraz wstać albo coś, to bym pamiętał lepiej. No, dałbym ci ten olej. No kurwa, mogłeś sam sobie podejść i wziąć. Patrz, ile tego mam. Wciul tego mam. Dobra. Więc lecimy kolejny dzień. Został tylko Foxy i Chica. Znaczy, Chica nie wiadomo. I kot. Robotyczny, z czerwonym okiem. Mam wrażenie, że Foxy... Szaleństwo. Foxy, widzowie, oszalał. Zaraz wyjdzie na ulicę i zacznie ganiać ludzi, widzowie. Niedobrze. Niedobrze bardzo. Coś chcesz? Chyba nic. Dobra, to w takim układzie, jakiś obłęd, znajdujemy pająki. Dobra, to weźcie je zapsikajcie. Zapsikaj, Foxy. Na śmierć te pająki. No. Nie ma psik, ale ktoś do nas puka. Czy chce ktoś nas ocalić? O, dostaliśmy olej, super. Bo mało tego mam. Foxy, coś chcesz? Wiesz co, masz tyle tych statusów, że dam ci wszystko i tak mam dużo tego. Dobra. Kurwa! Nie mam maski! Mógłbym zamienić ten zestaw naprawczy. No nie, najgorzej. I zaraz zdechnę pewnie. No weź. Chica, wszystko w twoich rękach. Wycieńczenie. No...
Ej, nie jest chory. Czy jest chory? Wycieńczenie? Tak, jest chory. No to niedobrze. Przepis na udany początek dnia. Wygląda na to, że Szarikow znalazł nową zabawkę. Dobra, idźcie za... Może przyniesie nam zestaw? Pewnie nie. Pewnie do... O! Cika wróciła, a nie, to po prostu otworzyliśmy drzwi i wróciliśmy, no dobra. Ci podejrzani osobnicy, którzy... Okej. Ktoś chce jakiś wyjaśnień, ktoś nam się dobija do bunkra. Otwórzmy drzwi, a tam? A tam Cika, siema Cika. Nienawidzę cię Cika, nic nie przyniosłaś. Pewnie znowu żywność, nie? Powiedz, że tak. A nie, ty po... Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeszcze psik. Tak, uleczę cię psikiem. Psiknij se w twarz, Foxy. Na pewno ci to pomoże. Czy coś chcesz? Nie, ale ty to umierasz. Dobra, będę im dawał wszystko, ale... Jest niedobrze, bo nie mam kart. Czy na ekspedycję? No nie mam jak na ekspedycję. Teraz chyba mam wrażenie, że czekamy na śmierć swoją. Długo nie musiałem czekać. Cika oszalała. Foxy zdechł. Foxy, śmierć. Freddy, śmierć. Cika oszalała. Bonnie spieprzył. Szarikow, nasz robotyczny kiciuk, patrzy się na nas jak na debili. A z roślinką nie wiem co. Mogłem zebrać te fioletowe gówna. No bo ze tyle ekspedycji się udało. Widzowie, było świetnie. Ale mogło być lepiej. Ej, trochę smuteczek, że nie przetrwałem na odcinku. Ale widzieliście, że pecha miałem. Dużo wody, dużo jedzonka. Tylko kurde tego zestawu. Wszyscy się pochorowali. Dobra widzowie, jeszcze tak na koniec. Tylko chciałem wam pokazać, mysie pysie, jak wygląda właśnie ta mapa. I dobra, zestaw naprawczy wygląda w ten sposób. Ale kurde szkoda, że tej mapy wtedy nie zebrałem. Jakoś kurde mi umknęła. Ale spójrzcie, mamy tutaj dining hall, kitchen. Tutaj jest... ten pokój, nie? W którym sterowaliśmy kamerami. Są te korytarze, ten dining hall. Więc ta mapa tak, no naprawdę spoczka została odwzorowana. Szkoda, że jej wtedy nie zebrałem, ani... I szkoda, że kurde z żadnej ekspedycji nie wzięli. Natomiast my się pysie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Odpaliłem najtrudniejszy poziom. No nie udało się. Było blisko, w sensie gdybym miał karty, albo gdybym miał ten zestaw naprawczy, to prawdopodobnie udałoby się przetrwać, bo mieliśmy bardzo dużo przedmiotów i mieliśmy dużo rzeczy, dzięki którym moglibyśmy się bronić, gdyby tutaj wróg przyszedł, ale się nie udało. Ale próbowałem. Tymczasem, my się pysie, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i prawdopodobnie jeszcze FNAF-a 60 Seconds sobie zagramy kiedyś na live'iku. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!